Cześć, z tej strony Grzesiek z dovtech.pl i dzisiaj porozmawiamy o sandbarze, ale nie byle jakim sandbarze, tylko sandbarze od Sonego. HTA3000, bo tak nazwa tego modelu brzmi w pełnej literacji, to sandbar, którego kosztuje dzisiaj około 2000 zł, troszkę powyżej 2000 zł i który, uwaga, jest rozbudowywalny i który już, uwaga, w wersji podstawowej, czyli w wersji samej listwy, którą teraz widzicie, którą tutaj mam przed sobą, potrafi naprawdę solidnie zabrzmieć i ma się czym pochwalić. Ale uwaga, Sony rozbawiły mnie na samym wstępie tym, że tak, to jest ilość papierologii, jaką dostajemy do tego sandbara, to jest coś niesamowitego. Jednak to nie wszystko, bo gdyby tylko taka ilość papierologii była tutaj czymś najpotężniejszym, czymś, czego najwięcej znajdziemy, to byłoby chyba niezbyt dobrze. A ten sandbar może pochwalić się wspaniałym dźwiękiem, dźwiękiem, który w tych pieniądzach może zrobić pozytywne wrażenie i jeżeli będziemy wymagali czegoś więcej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokupić satelitki i żeby dokupić dodatkowy subwoofer. Robi się ciekawie. Od razu Was uprzedzę na samym wstępie, że przede wszystkim będzie tutaj dużo sampli, bo nie wyobrażam sobie, żeby kupować albo szukać czegoś na temat urządzenia, które ma grać i po prostu słuchać o tym, jak ono dla kogoś zagrało. Trzeba też posłuchać tego sprzętu. Oczywiście to będzie mikrofon, którego sam używam do nagrania własnego głosu, ale dzięki temu, porównując mój głos z tym, co słyszycie, będzie można w jakiś sposób mieć wrażenie albo przynajmniej poczucie tego, co się dzieje z dźwiękiem, kiedy używamy tego sandbara. Myślę, że najlepszą drogą do tego, żeby zrozumieć, jak A3000 brzmi, będzie odrobina sampli związanych z muzyką, sampli związanych z filmem, czy związanych z tym, co możemy znaleźć gdzieś tam na YouTubie i będą to różnego rodzaju dokumenty. Nie wyobrażam sobie recenzji sandbara, w którym nie można by było zobaczyć, a właściwie posłuchać, jak ten sandbar brzmi. Bo owszem, możemy przerzucać się specyfikacją techniczną, możemy mówić, ile ma przetworników, jaką ma moc, jaką ma aplikację, co możemy zrobić pilotem, a czego nie możemy, jak integruje się z naszym telewizorem. Natomiast najważniejsze jest jednak to, jak on brzmi. Jak taka pojedyncza listwa, tak zwana grajbelka, zobaczcie, bez dodatkowego sandbara, bez dodatkowych kolumienek efektowych, jak ona sobie w zasadzie radzi. Ja pozwoliłem sobie odpalić taki filmik relaksujący z YouTube'a i w tym nagraniu pojawia się taka muzyka, wybitnie ilustracyjna. Na samym początku zobaczycie coś, co bardzo mi się podoba, czyli integracja tego sprzętu z telewizorem. Z telewizorem, który teraz testuję, jest to model Samsunga, więc nie mamy pokrewieństwa marki, tylko mamy zupełnie inny ekosystem. A zobaczcie, mam tutaj pilot od Samsunga. Mam nadzieję, że teraz to widać i będę sobie spróbował zgłośnić. Zobaczcie. I co się okazuje? Pojawia się HTA3000, czyli nasz model podpięty pod HDMI. A teraz jak zrobię małe powiększenie i skieruję troszkę kamerę w tą stronę, to mam nadzieję, że będziecie widzieli, że jak zgłaszam, to zmieniają się cyferki. Teraz widać to idealnie. Mamy po prostu bardzo fajnie sprzęgnięty system i to wszystko działa tak, jak powinno działać, mimo tego, że marka, uwaga, jest inna. Jak to brzmi? Posłuchajcie sami. Ja znowu ściszę i teraz będę sukcesywnie zgłaszał. Mamy 27, tutaj widzicie na dole TV, zaraz się zmieni na skalę głośności. Nie wiem, jak waszym zdaniem, ale moim absolutnie jest to brzmienie akceptowalne i takie, które sprawia wrażenie, że chcemy słuchać tego, co właśnie obserwujemy. Ale muzyka relaksacyjna muzyką relaksacyjną, teraz sprawdzimy coś innego. Teraz posłuchajmy odrobiny ludzkiej mowy. Mamy tutaj zwiastun serialu z Netflixa. Zgłaśniamy i słuchajcie, jak brzmią efekty i głos. Kara za wynalezienie teleskopu i podglądanie Pana Boga. Możliwe, że w naszej wsi pojawiła się poważna choroba. Leworęczność? Nie, Mańkuta wygnaliśmy odpowiednio wcześniej i się nie zagnieździło. Ja się nazywam Bogdan. Nazywam się Maciej. Polska dla Polaków. Pochodzę z Litwy. I Litwino.
Bogdan, co zaczyna się na ży i po cichu włada Polską? Przyjechałem do wsi Adamczyka w ramach wymiany chłopskiej Erasmus. Żydzi. Żyto. Wpadasz może dzisiaj na tańce? Wyjdziesz za syna magnata. Bez dyskusji. Moim zdaniem to brzmienie jest bardzo ciekawe, jest naturalne i tutaj jeżeli chodzi o ustawienie ilości basów, obfitości tych basów, to jest jak najbardziej w porządku. Oczywiście możemy sobie dobustować to, co słyszymy. Pytanie tylko po co? Jeżeli ktoś stawia na naturalność tak jak ja, będzie na pewno z tego sandbara zadowolony. Jeżeli ktoś chce więcej basów i nie chce dokupować, albo nie ma miejsca, albo nie chce wykładać dodatkowych funduszy na dodatkowy sandbar i na kolumienki efektowe, to tutaj na przykład w aplikacji, bo mamy do użytku aplikację, o której opowiem pokrótce, możemy sobie ten poziom basów wyregulować i zwiększyć. Niestety skala regulacji jest tylko 3-stopniowa i nie wiedzieć czemu, nie ma tutaj regulacji sopranu, więc to jest kwestia, z którą musimy po prostu się pogodzić. Teraz coś bardziej kinowego, żebyśmy mogli nacieszyć się tymi dźwiękami właśnie rodem z sali kinowej. Zgłaśniamy i zaczynamy. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. Nie wiem, jak wam się to podobało, ale ja jestem jak najbardziej zadowolony. Ten bas był tutaj dobrze kontrolowany, może nie był zbyt głęboki, sięgający do trzewi, ale pamiętajmy o tym, że gra nam sama listwa. Mimo wszystko, mimo tego, że to jest sama listwa, to brzmienie jest naprawdę bardzo ciekawe, mocne i takie, które pozwala już cieszyć się tym, czego byśmy oczekiwali po kinie domowym. Żeby to miało jeszcze większy sens, pomyślałem, że musimy posłuchać odrobiny koncertu. Wybrałem Pearl Jam, bo to jest jeden z ciekawszych zespołów, jakie można gdzieś tam sobie znaleźć, nawet jeżeli niekoniecznie słuchacie rocka, a na pewno koncert, który za chwilę zobaczycie, posłuchacie, jest czymś, co warto odnotować. Uwaga, zaczynamy. Ja jestem jak najbardziej na tak. Podoba mi się bas, który tutaj się pojawia. Ten bas jest przestrzenny, żywy, taki fajny, jędrny, bardzo koncertowy. Wokal też jest solidny. To wszystko brzmi tak, jak powinno mniej więcej brzmieć i jest zaskakująco potężne, kiedy weźmiemy pod uwagę to, co nam po prostu gra. Bo ten sprzęt, który przed nami stoi, ta niewielka listwa, naprawdę potrafi wydobyć z siebie potężne, mocne, żywe, żywiołowe brzmienie, które bardzo dobrze sprawdzi się podczas odsłuchu muzyki koncertowej. Posłuchajmy jeszcze odrobinę efektów rodem z kina, z filmu, który mógłby być uosobieniem tego, co kino może nam zaoferować. He poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life. One ring to rule them all. One by one, the free lands of Middle-earth fell to the power of the ring. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. To jest coś wspaniałego. Tak można oglądać film w domu i cieszyć się na miasto kina domowego.
zobaczy na własne oczy, jak ta litwa jest zbudowana, bo mamy tutaj po bokach, co jest typowe dla tego typu konstrukcji, znajdziemy otwory bass reflex, natomiast tutaj z przodu znajdziemy 5 przetworników i to, co jest ciekawe, to fakt, że te przetworniki, mamy prawo, oczywiście lewy, centralny i 2 przetworniki, które odpowiadają za tony niskie, ale tak naprawdę nie ma tutaj dedykowanego przetwornika wysokotonowego. Tak, uwaga, i to jest taka ciekawostka, bo mamy tutaj 3 przetworniki szerokotonowe, szerokozakresowe i 2 przetworniki niskotonowe. Takie combo okazuje się, że jednak potrafi zagrać też dobrze, nie tylko wszędzie tam, gdzie trzeba nam efektów rodem Skinna, ale też tam, gdzie przyda się odrobina radości ze słuchania muzyki. To, co jest kluczowe w tego typu urządzeniach, to złącza. Sony bardzo sprytnie zgrupowało złącza, jakie znajdziemy na pokładzie i przede wszystkim mamy tutaj HDMI ARC. Znajdziemy tutaj oczywiście optykę, znajdziemy tutaj oczywiście USB i znajdziemy tutaj dedykowane złącze infrastruktury Sonego. Po drugiej stronie znajdziemy jedynie gniazdo zasilania, gdzie możemy wpiąć sobie przewód do zasilania. Góra listwy to absolutna klasyka. Mam te piękne logo, ono tak fajnie troszeczkę się złoci. Ta struktura, faktura, jaką tutaj znajdziemy, to jest tworzywo sztuczne, ale ono jest takie lekko gumowane, lekko bym powiedział nawet skóropodobne, ma taką fakturę. Tutaj w jednym z rogów znajdziemy przyciski dotykowe do sterowania. One sprawdzają się bardzo dobrze, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Wszystkie podstawowe operacje możemy dzięki nim wykonać. O ile sam soundbar jest bardzo estetyczny, jest bardzo minimalistyczny, jest po prostu designerski i nawiązuje do stylu Sonego, który Sony wypracował sobie przez lata, tak Pilot jest troszkę jak na dzisiejsze standardy archaiczny. Co oznacza archaiczny? Spójrzcie sami. To jest absolutna klasyka. Dosyć gruby, spory, najeżony dużą ilością przycisków Pilot, który na szczęście pozwala oczywiście wykonać wszystkie operacje, jakie byśmy chcieli wykonać na tym soundbarze, ale nie będzie nam zbyt często potrzebny na co dzień i na co dzień ja go gdzieś tam sobie odrzuciłem, a korzystałem z Pilota do telewizora i uwaga, z aplikacji, jaka jest dedykowana dla tego urządzenia Sony Center. Działa ona bardzo dobrze, pozwala takie podstawowe rzeczy jak głośniej, ciszej, czy zmiana poziomu niskich tonów, możemy to sobie ustawić, możemy sobie dobustować głos, możemy sobie włączyć tryb nocny, możemy sobie włączyć autorskie rozwiązanie dźwięku przestrzennego, no i to jest wszystko to, czego byśmy oczekiwali od takiego podstawowego centrum sterowania. I tak naprawdę, czy czegoś więcej trzeba? Dotarliśmy już do końca opowieści o Sony, o tym soundbarze Sonego i muszę Wam powiedzieć jedno. To urządzenie jest eleganckie, jest ładne, jest dobrze wykonane, jest proste w obsłudze, na starcie na dużo pozwala, obsługuje wszystkie standardy, które byśmy oczekiwali. Mamy tutaj Dolby Atmos, mamy tutaj DTSX, mamy tutaj coś, z czego Sony słynie, czyli ten dźwięk przestrzenny 360 stopni, który tutaj w wersji trialowej dostajemy do tego urządzenia. Będzie można też cieszyć się możliwościami muzyki dookólnej, którą znajdziemy na przykład na Tidalu, więc jeżeli korzystacie z Tidala, to będzie bardzo fajna opcja. No i oczywiście ten sprzęt aż prosi się o to, żeby listwę uzupełnić o głośniki efektowe, o te tylne głośniki efektowe i o soundbara. I wtedy mielibyśmy potężne, wspaniałe combo. No ale oczywiście wtedy cena całości idzie nam bardzo mocno w górę. Czy ta listwa będzie na tyle sensownym sprzętem, żeby móc cieszyć się możliwościami kina domowego, wydając tylko na nią, inwestując tylko w nią? Moim zdaniem tak. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że jest to sprzęt, który jest bardzo uniwersalny, który wbrew pozorom nieźle radzi sobie z muzyką, który zafunduje nam dźwięk mający namiastkę dźwięku przestrzennego. Oczywiście ten dźwięk będzie wirtualizowany i ta przestrzeń czasem może nie każdego zadowolić, ale same efekty, te efekty rodem kina, na którymi tęsknimy, których oczekujemy w własnym salonie, tutaj dzięki temu maluchowi będą też dostępne. Jak dla mnie to jest coś absolutnie ciekawego. No i Sony sam w sobie jest tą marką, która zapewnia dobrą jakość dźwięku i tą dobrą jakość dźwięku tutaj znajdziemy. Czy chciałbym się jeszcze czegoś czepić, bo nie może być tak, że urządzenie ma same plusy, musimy to sobie powiedzieć wprost. Przede wszystkim cena, bo ja bym tą cenę troszeczkę ściągnął w dół, no i nie do końca rozumiem, dlaczego aplikacja jest tak prosta. Dlaczego? Dlatego, że na Pilocie znajdziemy masę opcji, które Wam pokazałem, natomiast w aplikacji znajdziemy tylko podstawowe możliwości dostosowania brzmienia i dlaczego nie ma regulacji sopranu, tego w ogóle nie rozumiem, tonów wysokich. Mam trójstopniową regulację tonów niskich, więc to jest jakieś
takie lekkie niedogranie i tego mi tutaj brakowało. No i w zasadzie chciałbym tą aplikację wzbogacić, chciałbym więcej móc robić telefony, żeby nie sięgać po pilota. Jak dla mnie jest to bardzo ciekawe urządzenie, bardzo ładne urządzenie, eleganckie i takie, które po prostu też łatwo zamocować tak, żeby nam nie przeszkadzało, bo ono jest niewielkie, jeżeli chodzi o grubość, to tutaj zobaczcie, to jest naprawdę bardzo dobrze, sama szerokość sprzętu też nie jest zbyt duża, więc to wszystko jest bardzo sensownie zaprojektowane. Mamy tutaj z tyłu, jeszcze chciałbym Wam na koniec pokazać też zaczepy, dzięki którym możemy sobie do ściany przymocować tego sandbara, więc mamy sporo tych możliwości i uważam, że jeżeli uda Wam się trafić ten sprzęt za około 2000 zł, a być może nawet mniej, to jest bardzo ciekawy wybór, jeżeli lubimy cieszyć się kinowym efektem w domu, ale jeżeli też lubimy posłuchać muzyki, zwłaszcza tej muzyki koncertowej, gdzie ma być bas nieprzesadzony, bo tego nieprzesadzonego basu właśnie, ja bym chciał pochwalić to urządzenie za bas nieprzesadzony. On jest taki realistyczny, jest może nie do końca tak, jakiego bym oczekiwał, jeżeli chodzi o jego rozpiętość, jego plastyczność. Troszeczkę tutaj tych niedosytów jest, ale on jest ciągle dobry. I jak dla mnie, coś, co generuje te 5 przetworników, jakie tu znajdziemy w tej klasie cenowej, to jest naprawdę solidne rozwiązanie, które warto po prostu polecić.